Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Ratownicy medyczni protestują przeciwko zbyt niskim pensjom. Dziś mają rozmawiać z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Na 11 września ratownicy planują strajk. Wczoraj w Warszawie, wcześniej m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Sulechowie i Świebodzinie, ale także w innych miastach protestowali ratownicy medyczni. Domagają się podwyżek, wzrostu nakładów na służbę zdrowia oraz poprawy warunków pracy. Komitet protestacyjno-strajkowy postuluje także o zwiększenie liczby pracowników w systemie. Coraz mniej młodych osób chce pracować w zawodach medycznych. Te protesty dotyczą głównie tych ratowników medycznych, którzy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, wskazuje Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. W dużym stopniu te umowy cywilnoprawne były wymuszane na pracownikach, bo pracodawcy nie tylko w ratpogotowiu, ale również w innych placówkach ochrony zdrowia w ten sposób oszczędzali na kosztach związanych z zatrudnieniem. Więc tutaj mamy kwestię urlopów, zwolnień. Ci pracownicy musieli założyć, oczywiście musieli założyć swoją działalność gospodarczą, sami płacili podatki, rozliczali się. W związku z tym dla pracodawcy był to zysk. Stąd, jak dodaje Maria Ochman, wynika niezadowolenie ratowników medycznych, którzy domagają się wyższych pensji. Dzisiaj ci pracownicy mówią zaraz. Okazuje się, że ci, którzy są na umowach o pracę, teraz będą zarabiali tyle samo albo więcej niż my, ponieważ podniesiono te minimalne wynagrodzenia. Więc w dużym stopniu te protesty, powtarzam jeszcze raz, w dużym stopniu, bo nie chciałabym tutaj wchodzić w jakiekolwiek podłoże polityczne, ale myślę, że ono również, jego również nie można wykluczyć, że mamy sytuację, w której właśnie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli właściwie odrębne podmioty działalności gospodarczej, odrębne firmy, oni po prostu pominają się o wzrost wynagrodzeń. Tym bardziej, że przez lata rządów PO-PSL pracownicy ochrony zdrowia nie mogli liczyć na podwyżki. Jeżeli średnia krajowa w przyszłym roku będzie planowana jest w budżecie 5900 zł, to nasze wynagrodzenia będą rosły. A chcę powiedzieć, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej mieliśmy, teraz takie modne słowo, lockdown, czyli kompletną pustkę, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń. Zagrożenie po prostu nie było. Oczywiście nie były. Powiem więcej, pani minister Kopacz nawet cofnęła część podwyżek przyznanych przez profesora Religę. W resorcie zdrowia trwają jednak prace nad rozwiązaniami ustawowymi dotyczącymi samorządu ratownictwa medycznego, które mają poprawić sytuację. Jest tendencja rządu i taka była zresztą deklaracja właśnie przywracania czy normalizowania zatrudniania, tak aby pracownik, przede wszystkim pracownik, nie był stratny. Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że nie dziwi się nastrojom ratowników medycznych. Przykładowo w warszawskiej stacji ratownictwa medycznego przez dłuższy czas nie były realizowane podwyżki. Analizując jednak wyniki finansowe placówki, został pokazany zysk ponad 6,5 miliona złotych. Dlatego, jak mówił Adam Niedzielski, pracodawca, który dostaje o 30% więcej środków w porównaniu do 2015 roku, powinien je przeznaczyć także na personel. Dziś z ratownikami medycznymi ma się spotkać wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na 11 września ratownicy planują zorganizować strajk. Izba Cywilna Sądu Najwyższego znów zajmie się sprawą zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych. Wniosek do rozstrzygnięcia przez skład całej Izby pod koniec stycznia skierowała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Obejmuje on 6 pytań dotyczących m.in. kwestii przewalutowania kredytu. Jak przekazywał Sąd Najwyższy, odpowiedzi mają rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie się pojawiły, szczególnie w kwestii tzw. kredytów frankowych. To nie pierwszy raz, kiedy Izba Cywilna zajmuje się zagadnieniem dotyczącym kredytów walutowych. W maju po kilkugodzinnym posiedzeniu zdecydowano się odroczyć sprawę. Sąd Najwyższy zwrócił się wtedy także o stanowiska w kwestii przedstawionych zagadnień do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego. Stanowiska te wpłynęły do sądu w ostatnich tygodniach. Komisja Europejska po raz kolejny zarzuca Polsce, że sytuacja dotycząca praworządności nie poprawia się. Zarzuty odpiera europoseł Patryk Jaki, który zauważa, że Komisja atakuje jedynie nasz kraj.
Podczas debaty członków Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego unijny komisarz przytoczył opinię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał w odniesieniu do Polski miał stwierdzić, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie daje gwarancji niezawisłości i niezależności i nie jest chroniona przed wpływem władzy wykonawczej czy ustawodawczej. Zaznaczył, że Komisja Europejska obecnie analizuje odpowiedzi otrzymane w sierpniu od polskiego rządu na pytania wysłane do Warszawy w tej kwestii. Zapewnił, że komisja sprawdzi, czy polskie władze w pełni wdrażają orzeczenia TSUE. Wskazał, że prezydencja słoweńska w Unii Europejskiej chce kontynuować procedury artykułu 7 wobec Polski i Węgier. Komisja będzie wspierać Radę. Ważne jest, aby organizować wysłuchania z udziałem przedstawicieli Polski i Węgier. Komisja sięgnie po wszystkie instrumenty, aby zagwarantować uszanowanie praw podstawowych i praworządności w Europie. Europoseł Andrzej Halicki mówił podczas debaty, że rzekome antydemokratyczne działania w Polsce to dowód słabości PiS-u. To działania jednej partii, która dziś ma minimalną przewagę tylko w jednej izbie dwuizbowego parlamentu. To tylko dowód słabości, bo Prawo i Sprawiedliwość, bo to ta partia walczy z demokratycznym systemem, jest coraz słabsze i boi się. Europoseł Patryk Jaki przytoczył dokładne zapisy artykułu 7 traktatu. Mówi on, że kraj członkowski łamie praworządność dopiero wtedy, gdy jednomyślnie stwierdzą to pozostali członkowie Rady Unii, a od lat tej jednomyślności nie ma. Państwo mówicie, że Izba Dyscyplinarna w Polsce łamie prawo. Dlaczego? Dlatego, że jest wyłaniana poprzez Radę Sądownictwa, która jest wyłaniana poprzez władzę ustawodawczą. Dokładnie tak samo jak w ogromnej części państw członkowskich, ale tylko Polska się nie podoba. Co więcej, ta Rada Sądownicza jest wyłaniana dokładnie w taki sam sposób, jak jest wyłaniana Rada w Hiszpanii. Polska wzięła dokładnie, wytnij w klej, to samo, co się dzieje w Hiszpanii. Ale atakujecie, panie komisarzu, tylko i wyłącznie Polskę. Takie działania europoseł Patryk Jaki określił mianem wdrażania kryteriów kolonizacyjnych. Faworyzuje się państwa Europy Zachodniej względem tych ze Wschodu, co według Patryka Jakiego niszczy europejską solidarność, zamiast koncentrować się na zagrożeniach zewnętrznych. Wytrwaliśmy w Afganistanie do samego końca naszej misji jako wierny i wartościowy sojusznik, mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który podsumował udział Polski w misji w Afganistanie. Decyzja o rozpoczęciu misji w Afganistanie zapadła, kiedy talibowie udzielili schronienia organizatorom zamachu na World Trade Center i Pentagon w 2001 roku. Polska była uczestnikiem tej sojuszniczej operacji. Wytrwaliśmy w Afganistanie do samego końca naszej misji jako wierny i wartościowy sojusznik. A wycofanie to doprowadziło do ewakuacji, która zakończyła się sukcesem i nie przyniosła żadnych strat ludziach. Polska uczestniczyła w misji w Afganistanie niemal 20 lat i z tego, jak mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, można wyciągnąć ważną konkluzję. Polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest istotnym elementem polskiej racji stanu. Jako taka powinna być i może być częścią wspólnej troski różnych stronnictw i ugrupowań politycznych. Udział Polski w misji w Afganistanie to niekwestionowany sukces, podkreślał minister. Ten niekwestionowany sukces naszej partnerskiej misji, misji sojuszniczej w Afganistanie, zawdzięczamy przede wszystkim żołnierzom naszych sił zbrojnych. I przy tej okazji nie sposób raz jeszcze nie złożyć hołdu i nie wyrazić najwyższego uznania tym z nich, którzy zapłacili za to najwyższą cenę, cenę swojego życia. Minister dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy ewakuacji, w tym dyplomatom z wielu placówek zagranicznych. W sumie Polsce udało się doprowadzić do 52 lotów w obie strony i przetransportować z Afganistanu 1232 osoby.
Za nami spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Przywódcy rozmawiali na temat współpracy wojskowej i handlowej. Nie obyło się bez rozmów na temat Nord Stream 2. Ukraina nadal liczy na sankcje wobec Rosji. To pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Białym Domu od ponad 4 lat. Tematami spotkania Biden-Zełenski są przede wszystkim współpraca wojskowa i energetyczna, mówi politolog dr Rafał Olszowski. Mówi się o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, no więc to z tym, że to nie są bardzo duże kontrakty. No i współpraca wojskowa, ale na tej zasadzie, że po prostu Ukraina będzie kupować sprzęt wojskowy z Ameryki. To, co oczywiście tym zawsze są zainteresowani. Prezydent Joe Biden zapewnił wsparcie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Stany Zjednoczone pozostają mocno zaangażowane w suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji oraz wyrażają poparcie dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Amerykański przywódca zapowiedział uruchomienie kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 60 milionów dolarów, reaktywacji nieaktywnej od 3 lat Komisji Strategicznego Partnerstwa oraz podpisanie nowej umowy ramowej o strategicznej współpracy obronnej z Ukrainą. Pojawiła się również kwestia wstąpienia Ukrainy do NATO. Chciałbym przedyskutować tutaj z prezydentem Bidenem jego wizję, wizję jego rządu dotyczącą szans Ukrainy na przystąpienie do NATO oraz ramy czasowe tego przystąpienia, jeśli to możliwe. Prezydent Ukrainy zwrócił się do Bidena z prośbą o pomoc w uwolnieniu ponad 450 ukraińskich więźniów w Donbasie, na Krymie i w Rosji. Podczas wizyty Wołodymyr Zełenski poruszył temat gazociągu Nord Stream 2. Wskazał, że wciąż nie jest za późno, by zatrzymać ten kontrowersyjny projekt. Jednak Waszyngton nie zamierza zmieniać dotychczasowej polityki. Chce jedynie zapewnić dalszy tranzyt gazu przez Ukrainę. Nie można się spodziewać tutaj, że nastąpi jakiś odwrót, zmiana priorytetów. Tutaj jest sytuacja jasna. Dobre relacje z Niemcami i z Rosją są dla Amerykanów w tej chwili priorytetem. Takie kraje właśnie jak Ukraina, no czy również Polska, to niestety jest w tej chwili znacznie mniej priorytetowy kierunek. W trakcie wizyty w USA prezydent Zełenski podpisał szereg umów z szefami resortów energii i obrony, a także z NASA. To były informacje dnia, kolejne wydanie w południe. Z Panem Bogiem.